To serdecznie witam na kolejnej, chyba już siódmej z kolei, konferencji czy spotkaniu braterskim. Bardzo się cieszę, że widzę pełną salę. Mam nadzieję, że dzisiejszy czas będzie też taki Boży, duchowy, że każdy z nas też odczuje taką Bożą atmosferę. Pismo Święte, kiedy byśmy otworzyli na liście do Efezjan, w czwartym rozdziale, to 20 wersetu apostoł Paweł mówi, najpierw wspominając pewne bardzo złe i negatywne rzeczy, mówi: wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Samo to znaczy, że można w różny sposób nauczyć się Chrystusa, a niektóre z tych sposobów są całkowicie niedopuszczalne. Pismo mówi o innym Chrystusie, o innej Ewangelii, o innym duchu, więc samo to świadczy o tym, że potrzeba pewnego rozeznania i Bożego prowadzenia, żeby odnaleźć tą prawdę, która jest w Chrystusie. Samo to, że prawda jest w Chrystusie, to jest tak głębokie, że jeżeli ktoś to zrozumiał, to nawet można by w tym momencie zakończyć. Więc będziemy starali się o tym mówić jeszcze dzisiaj więcej. I to jest, myślę, najważniejsza rzecz. To bardzo uspokaja tych, którzy prawdę definiowali w całkiem inny sposób. Nasz dobry, kochany Ojcze w niebie, ku Tobie kierujemy nasze myśli, do tronu Twojej łaski, której nie możemy objąć naszym umysłem, naszym sercem, ale do której dążymy, bo tak bardzo jej potrzebujemy. Nie chcemy, Boże, jakoś robić wrażenia na innych. Wiemy też, że nie zrobimy wrażenia na Tobie, bo do Ciebie należy wszystko, cała mądrość i potęga, ale wiemy, że czerpiąc ze źródła Twojej łaski, jesteśmy w stanie być dziećmi Twoimi, jesteśmy w stanie słuchać Twojego Syna, przekształcać własną osobowość na ten obraz, który w Nim widzimy, a który jest dokładnym odwzorowaniem Ciebie. W tym czasie też mamy konkretne potrzeby, konkretne słabości i liczymy na to, że ta łaska, która jest wielka, że zaspokoi każdą stosowną potrzebę, jaką mamy, wypełni te braki, te pustki, których jesteśmy świadomi, może niektórych nie jesteśmy. Otwórz, Boże, nasze oczy, by widziały piękno Ewangelii Chrystusowej, by też upływ czasu czy różne przeciwności nie gasiły naszej gorliwości dla Ciebie, ale też żebyśmy nie starali się, żeby jakiś duch fałszywej religijności i praca dla samej pracy, żeby nas uspokajały, że to nam da zbawienie, bo wiemy, że ono jest tylko w Twoim Synu i tylko z Twojej łaski przez naszą wiarę. To pomóż, Boże, tym, którzy jeszcze się nie zdecydowali iść za Twoim Synem, bo my wiemy, jak wiele zależy w tym od Ciebie, że zbawienie danej jednostki jest również Twoją decyzją. Pobłogosław, Boże, ten czas. Pomóż nam lepiej siebie poznać. Pomóż nam uspokoić nasze myśli, nawet jeśli chodzi o nasze rodziny, które też często nas zostawiły. Dlatego pomóż nam być tak jak Twój Syn, do którego ludzie sami przychodzili, żeby też nasze rodziny zobaczyły, że jesteśmy tymi, do których warto przyjść, że zobaczą w nas Twojego Syna i to dla nich może będzie wspaniałym świadectwem, większym niż wszystkie argumenty, jakie byśmy mogli przytoczyć. Niech Twoje Słowo działa w naszych sercach, niech ono nas buduje i kształtuje, bo Twoje Słowo jest prawdą i ta prawda nas uświęca, niech ten proces uświęcania w nas trwa i niech będzie widoczny zarówno dla nas, jak i dla ludzi z zewnątrz. O to Cię, drogi Boże, prosimy w imię naszego drogiego Zbawcy, Pana Jezusa. Amen. Życie chrześcijanina to wojna i wyzwanie, dlatego niedobrze jest, kiedy czasami tak chce się owijać w bawełnę i mówić, jak to cudownie jest być chrześcijaninem, bo są dobre rzeczy, ale są i rzeczy trudne.
Więc może być tak w naszym życiu, że będziemy się czuli, że nawet może nie do końca to życie jest warte. I wydawałoby się, że chrześcijanin, który ma takie odczucia, że coś z nim jest nie tak, takie byśmy może na początku mieli wrażenie, kiedy na przykład sami nie borykamy się z jakimiś trudnościami może i jest nam dobrze, to kiedy przychodzi do nas ktoś taki podłamany, z takim nastawieniem, no to może wydaje się, że nie bardzo wiadomo, jak pomóc takiej osobie. Ale kiedy weźmiemy do ręki Biblię i przeczytamy modlitwy tych różnych wiernych sług Bożych, to zobaczymy, że w dużej mierze jest to często takie gorzkie pytania kierowane do Boga. Czy te modlitwy z Księgi Psalmów, czy modlitwy Mojżesza, czy Eliasza, one są bardzo takie trudne do przełknięcia. Gdybyśmy słyszeli taką modlitwę, to może byśmy się przerazili, czy ten człowiek ma jeszcze wiarę, czy wierzy w to, że Bóg mu na przykład pomoże. Ale te modlitwy są tam też nie przez przypadek i one też pomagają nam jakby pogodzić się z tym, że my mamy podobne uczucia do tamtych ludzi, tamtych sług Bożych, oni mieli podobne do nas. O Eliaszu Biblia mówi, że też miał uczucia podobne do naszych. Więc właśnie dlatego jest to też postać, o której dzisiaj też chciałem trochę powiedzieć. Ciekawe jego słowa, bardzo trudne zresztą, takie do przyjęcia, znajdują się w pierwszej Księdze Królów, 19:4. Pierwsza Królów, 19:4. Zaraz przeczytamy tego kontekst i w ogóle dłuższy też fragment, ale na początku, gdyby tylko zwrócić uwagę na te słowa, to czytamy tu tak. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: dosyć już, Panie, weź moje życie, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Do takiego stanu jakby doszedł Eliasz, sługa Boży, bardzo wybitny, który naprawdę dużo dobrego w Izraelu zrobił, ale on już miał dość, on już nie chciał w zasadzie dalej tego ciągnąć wszystkiego. Dlaczego tak się stało? To przeczytajmy od wersetu 1-3. Achab opowiedział Jezebel wszystko, co uczynił Eliasz i jak kazał wybić mieczem wszystkich proroków Baala. Wtedy Izabel wyprawiła gońca do Eliasza z takim poselstwem: to niechaj uczynią bogowie i niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynię z twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich. Zląkł się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie. Przyszedł do Berszeby, która należy do Judy, i tam pozostawił swojego sługę. Więc Eliasz był zniechęcony, był zagrożony, był prześladowany, był zmęczony tym wszystkim i towarzyszyły mu w tym wszystkim wielkie emocje. Było to po takich dwóch jego sukcesach, można powiedzieć, zwycięstwach wiary. Pierwsze to było właśnie zwycięstwo nad prorokami Baala, kiedy to Bóg pokazał bezpośrednio, że jego właśnie uznaje za swojego proroka i sługę, a drugie to było, gdy modlił się o deszcz i Bóg taką modlitwę wysłuchał. Więc po takich wspaniałych manifestacjach Bożej mocy, po takich zwycięstwach, można powiedzieć, że ktoś taki już nigdy nie powinien się zachwiać. Przecież widział tak wspaniałe rzeczy. A jednak nasza natura jest taka, że dawne jakieś nasze sukcesy, czy nawet to, że Bóg wysłuchał naszej modlitwy nawet w cudowny sposób, nie jest gwarancją tego, że po prostu nigdy nie będziemy w jakiś sposób zniechęceni. Często te wiele emocji, które się składa w człowieku z różnych przyczyn, później właśnie w taki sposób się uwalniają, że człowiekowi jest bardzo ciężko. Może znamy nawet takie odczucia z własnego doświadczenia. Być może mamy pewne oczekiwania w stosunku do tego, jak będzie, kiedy na przykład już ktoś chce być chrześcijaninem, podjął tą decyzję i zastanawia się, jak będzie dalej. I tutaj Eliasz też miał oczekiwania. Kiedy on postanowił, że w Izraelu przywróci to prawdziwe wielbienie, że będzie po prostu
służył Bogu i nakłaniał do tego lud. I te wysiłki w dużej mierze spełzły na niczym, że on wysłuchany praktycznie ani przez króla, ani przez kapłanów nie był w sposób należyty. I on w 10 wersecie mówi: gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, by mi je odebrać. Oczekiwanie jego były, że służba dla Boga przyniesie efekty, prawda? No bo po co to robić, tak by się wydawało, nie? A tutaj te efekty, ich jeszcze wtedy nie było. Jego przynajmniej zdaniem te efekty były mizerne albo żadne, bo on mówi, że pozostał sam. Że pozostał sam, że nic z tego praktycznie nie było. Jemu się tak wydawało tylko. Ale no, na tę chwilę to była dla niego prawda, to była dla niego rzeczywistość, póki Bóg mu o tym nie powiedział. Czasami zastanawiamy się, albo nawet wiemy, jak będzie. Tak nam się wydaje, że w pewien sposób wiemy, jak nasze to życie się potoczy, czy opuściliśmy taką czy inną religię. Ale właśnie, czy dziecko, jak się ma urodzić, to ono wie, jak będzie? W dużej mierze nie wie, w ogóle nie wie praktycznie, jak to życie się potoczy, jak naprawdę wygląda świat, kiedy te łuski spadają z oczu człowieka i człowiek zaczyna przyjmować naprawdę Boży, biblijny punkt widzenia, zaczyna patrzeć na wszystko inaczej. A zresztą Boże myśli nie są naszymi myślami. I nawet jeżeli rozumiemy Boga w jakimś stopniu, to zawsze jest to w znikomym i niewielkim stopniu. Bo człowiek miałby całkiem inny plan dla własnego życia niż to, co Bóg dla niego ma. Wielu rzeczy nie rozumiemy, które Bóg dopuszcza do naszego życia. I czasami mamy takie jakieś pretensje do Boga. Ja nie chcę tego ganić w jakiś sposób, dlatego że to się przewija przez wszystkie modlitwy w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie. Jest to ludzkie. To nie jest jakaś taka pełna grzechu pretensja, tylko bardziej takiego niezrozumienia, że dlaczego Bóg tego szybciej na przykład nie zrobi, albo dlaczego nie usunie czegoś, co i tak naszym mądrym zdaniem nie ma sensu, prawda? Więc no, to jest też taka ironia, bo oczywiście Bóg znacznie lepiej wie, co my potrzebujemy, tylko właśnie, czy Mu pod tym względem zaufamy. Z naszym zaufaniem to czasami różnie bywa, chociaż zaufanie rośnie też z czasem, tak jak dziecko coraz bardziej ufa rodzicom albo coraz mniej ufa rodzicom. I to w dużej mierze zależy od tych relacji, które są między nimi. Więc właśnie dlatego bycie dzieckiem Bożym to jest ciągła relacja z Bogiem. Tak jak byliśmy dziećmi, czy może dalej jesteśmy, to jesteśmy, gdy mieszkamy z rodzicami, to mamy między sobą relacje. I w końcu jest tak, że na przykład ojciec czy mama da dziecku kartę do bankomatu, czy da pieniądze i się nie boi, że to dziecko je jakoś tam wykorzysta. Ma po prostu do niego zaufanie i wszystko jest też w drugą stronę. Chociaż nie można powiedzieć, że to dziecko rozumie jakieś rozliczenia podatkowe, czy inne tam rzeczy mieszkaniowe. Nie jest nawet wymagane, żeby rozumiało wszystko, ale będzie wiedziało, że rodzice, którzy troszczą się o dom, zadbają o to i może w danej sprawie im zaufać. Bóg dopuszcza różne przeciwności do naszego życia. Wszystko to ma swój cel. Ten cel nie zawsze rozumiemy, ale musimy ufać naszemu Bogu, że wszystko to, co robimy my z miłości do Niego, że wyjdzie nam na dobre, bo taka jest jedna z zasad biblijnych. Chociaż te trudności potrafią nas naprawdę zaskoczyć. Są okresy może u nas wzmożonej aktywności, są momenty takie, w których tej aktywności takiej duchowej jest niewiele, albo nagle narastają jakieś obowiązki, czy rodzinne, czy inne. My przyzwyczailiśmy się do tego, żeby działać. Ja jeszcze później będę o tym mówił, ale w okresie takim przejściowym, kiedy na przykład wychodzimy z jakiejś religii fałszywej,
to takie działanie od razu w tym okresie takiego odtruwania, czy w okresie takiego leczenia się z wypalenia, bo kiedy człowiek od czegoś takiego odchodzi, wtedy ja przynajmniej odszedłem, że jakbym odszedł miesiąc później, to chyba bym w szpitalu może jakimś psychiatrycznym wylądował, dlatego że czekałem prawie do ostatniej chwili, ale później jak już wiedziałem, że nie dam rady dalej, to już mi było wszystko jedno po prostu. Tylko że nie zawsze to jest dobre, żeby w ten sposób robić. Czasami lepiej słuchać wcześniej, po prostu, nawet własnej takiej intuicji. Bo to w dużej mierze może być też jakby pobudzenie przez Ducha Świętego, żeby to właśnie uczynić. Więc ten okres takiego odtruwania się i leczenia się z tego wypalenia, on jest po to, żeby człowiek usiadł, zastanowił się, żeby jego emocje opadły, żeby zaczął myśleć rozsądnie. To nie jest jeszcze czas na wielkie rzeczy, bo od różnych grup dostaniemy cały wachlarz różnych możliwości, czym można się zająć. I wejdziemy w jakiś znowu rytm, nie przerabiając tych różnych rzeczy, które były do przemyślenia i do przerobienia. Ja pamiętam, że jak odszedłem od Świadków Jehowy, to miałem pół roku czasu, zanim dopiero byłem w jakimś tam kościele, żeby zobaczyć, jak to jest. I to był bardzo dobry czas, który wykorzystałem właśnie na to, żeby poznać, jak wygląda stan dzisiejszego chrześcijaństwa. Ale właśnie, no, może być tak, że ktoś będzie starał się gdzieś od razu wskoczyć, jeszcze tak na świeżo. Ja osobiście odradzam tego typu działania. Bo można trafić dobrze, a można naprawdę się bardzo sparzyć. Ale wróćmy do Eliasza. Bóg go zastał w takich wielkich trudnościach i w tak wielkiej rozpaczy. I co dalej? Jaka była reakcja Boga? Co Bóg na to tak naprawdę? To zobaczmy dalej. Pierwsza Królewska, 19 rozdział, od 5 do 9. Potem położył się i zasnął pod krzakiem jałowca, lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego: wstań, posil się. A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek upieczony i dzban z wodą. Posilił się więc i znowu się położył. Lecz anioł przyszedł po raz drugi, dotknął go i rzekł: wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. Wstał więc i posiliwszy się, szedł w mocy tego posiłku 40 dni i 40 nocy, aż do góry Bożej Choreb. Wszedł tam do pieczary, aby tam przenocować. Lecz oto doszło do niego słowo Pana tej treści: co tu robisz, Eliaszu? Więc ten sługa Boży na pewno miał, dzisiaj byśmy powiedzieli, że miał depresję, że miał po prostu bardzo taki stan pełen przygnębienia. I Bóg mu na początku powiedział: odpocznij, odpocznij i jedz. Nie powiedział mu od razu: idź, no bo przecież ja ci nakazałem i marnujesz czas tylko i nie wypracowałeś tylu godzin, ile trzeba. Tylko powiedział mu: odpocznij, odpocznij sobie. Tych słów chyba nie słyszeliśmy. One są jakieś nowe, a one są w Biblii po prostu. Więc Bóg przysyła swojego anioła. Dzisiaj niekoniecznie w ten sposób Bóg do nas wyśle swojego posłańca, ale może nas pomóc swoim duchem. Chociaż misja, którą miał Eliasz, wtedy się jeszcze nie skończyła i po udzieleniu w sposób cudowny zresztą mocy temu prorokowi, on na tą misję poszedł w mocy ducha i to miał taką moc od Boga, że nawet nie musiał jeść. Eliasz pościł 40 dni, Mojżesz pościł 40 dni, nasz Pan Jezus Chrystus pościł 40 dni i oni wszyscy na górze się kiedyś spotkali w wizji. To też taka ciekawostka. Więc Eliasz w 10 wersecie mówi, że jest sam. Ja też tak myślałem, że jestem sam, jak odchodziłem. Nawet na początku, też już o tym kiedyś mówiłem, że się modliłem tak do Boga. Jeszcze żona wtedy, nawet moja, nie była po tej samej stronie.
I też tak się modliłem, że nawet jak będę miał zostać sam, to zostanę. I wtedy miałem tak dużą pomoc od Boga, taką i psychiczną, i emocjonalną, i duchową, że wiedziałem, że dam radę. Choćbym miał w takim stanie, gdybym miał do końca życia być, to bym był. I przeżyłbym to życie z radością po prostu. Tylko że Bóg daje pomoc swojego ducha odpowiednią do naszej sytuacji. To nie jest tak, że zawsze będziemy po prostu tacy pełni mocy, pełni zdrowia, siły, energii i że nas nic nie ruszy. Są różne sytuacje. Eliasz też w tym momencie, przed tym jak Bóg go wzmocnił, to on był w takim dole i potrzebował tej Bożej pomocy. Więc będzie w życiu, czy był taki czas, że będzie on poświęcony na przemyślenia, będzie to czas pełny samotności, pełen wniosków, różnych rzeczy, które przydadzą się na późniejszym etapie i którym będzie można później pomóc innym ludziom. Jest to też czas Bożego wsparcia. Ja się czuję bardziej niż nawet później, kiedy może człowiek ma bardziej wszystko poukładane i ma więcej tych kontaktów, ale ten początkowy czas, on jest wyjątkowy. Trzeba też chronić siebie, czy uważać na takie samo użalanie się, bo jest to też pułapka. Ono tak trochę rozcieńcza to dobro, które my moglibyśmy przekazać innym. Bo człowiek skupia się na sobie. W jakiejś mierze jest to potrzebne, żeby przeanalizować, w jakim stanie obecnie jesteśmy, ale trzeba na to bardzo uważać, żeby z tym nie przesadzić. I jest to coś, z czym większość z nas musi w jakiś sposób sobie poradzić. Oczywiście nie jesteśmy bez pomocy Boga. W kolejnych wersetach Bóg tłumaczy temu prorokowi. Najpierw pokazuje mu swoją moc, a później pokazuje mu coś innego. Wersety od 11 do 13. Rzekł więc do niego: wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami i kruszący skały, szedł przed Panem. Lecz w tym wichrze nie było Pana. A po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. A po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana. A po ogniu cichy, łagodny powiew. Gdy Eliasz go usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz i wyszedł i stanął u wejścia do pieczary. A wtedy doszedł go głos: co tu robisz, Eliaszu? Więc czasami taki krok w ciszę jest bardzo dobry. Ja na przykład jakoś osobiście wolę, kiedy na nabożeństwach jest taki czas ciszy, a nie jest tylko samo śpiewanie, często na przykład bardzo głośne w niektórych grupach, bo człowiek powinien słyszeć nie tylko własne myśli, kiedy się modli, ale chodzi nie tylko o własne myśli. Chodzi też o myśli Boże, które Bóg może włożyć do naszej głowy. Dzisiaj ten świat jest pełen takiej bieganiny, krzątaniny, czy w pracy, czy w życiu. Ciągle coś jest do zrobienia. I tak nas to życie ukształtowało. Wszędzie gdzieś jesteśmy, wszędzie coś mamy do zrobienia, do odhaczenia. I to jest normalne. Tylko że warto czasem się zatrzymać, z tego jakby hałasu wyjść. I ja czasami w lesie czułem się bardziej duchowo niż w kościele. Tam był ten czas jakby po prostu, że ja wiedziałem, że tego mi właśnie brakuje. Tam był Bóg po prostu, tam był mój Kościół w tym momencie. I warto to czasami tak właśnie zrobić, żeby po prostu ta nasza zajętość, te okoliczności, aktywności, żeby na jakiś czas je wyciszyć i znaleźć taki czas dla siebie. Wczoraj już była noc, kiedy zastanawiałem się nad tym wersetem 13,
Bóg pyta drugi raz, co tu robisz, Eliaszu? Przecież dopiero to pytanie było w wersecie 9. Dlaczego Bóg pyta drugi raz? My o różne rzeczy pytamy Boga, ale gdybyśmy to samo pytanie zadali w Bożej obecności, to ono by całkiem inaczej brzmiało. I odpowiedź, jaką byśmy otrzymali, całkiem inaczej byśmy ją zrozumieli. Więc Bóg, kiedy już pyta o to w zupełnie innych warunkach i ma zamiar też pomóc swojemu słudze, w cudowny sposób, już w zasadzie mu pomógł, to zaufanie tego proroka i jego więź z Bogiem bardzo wzrosły. My potrzebujemy takiej szczerej rozmowy z Bogiem. Nawet powiedzenia czegoś, co byłoby trudne do powiedzenia, coś, co by nie było w jakiś sposób zawoalowane czy złagodzone. Tutaj Bóg nie łagodzi, Eliasz też nie łagodzi. I dowiaduje się też, że Bóg pozostawił 7000 ludzi, którzy nie zgięli kolana przed Baalem, że nie jest sam. I to jest bardzo krzepiące dla chrześcijanina. Kiedy na początku wydaje mu się, że zaczyna iść za Panem i zostanie tak może już sam gdzieś, porzucony przez wszystkich, to że nie tak to po prostu Bóg przygotował. I pojawią się bracia i siostry, pojawią się ludzie, którzy będą bliżsi niż rodzina fizyczna. A to, jak Bóg nas zmienia, ja wierzę, że to przyniesie w końcu efekty w postaci ludzi, którzy zobaczą w nas Chrystusa. I to będzie wielka zmiana i w naszym życiu, i w ich życiu. Tylko musimy ufać Bogu, że to jest właśnie najlepsze wyjście dla nas. Czasami może trudno się do nowych warunków przystosować, bo kiedy odchodzi się od sekty, wszystko się zmienia. Cała tożsamość człowieka się zmienia. Wszystko to, co było jakimś stanem istniejącym, jakimś status quo, nagle pada. Emocjonalnie też trzeba się do tego przystosować, bo to wcale nie jest łatwe ani przyjemne. Być może rodzą się jakieś wątpliwości, czy to jest aby na pewno dobry pomysł. Więc człowiek musi uświadamiać sobie, czy ma za zadanie, czy jego celem jest jakaś grupa typowo, czy jego celem jest Chrystus. Nowy początek zaczyna się od końca. Najpierw jest koniec starych rzeczy, wycofanie się z nich całkowite. Później jest taki okres przejściowy, który czasem jest trochę nieprzyjemny. I później jest ta nowa rzeczywistość, która się rozpoczyna. Niektóre grupy miały taki rytuał inicjacji, czy takiego przejścia, jak młody człowiek, taki jeszcze nastolatek, miał być dorosły. Miało go tam jakaś grupa czy plemię przyjąć jako dorosłego. Tu jemu dawali tam jakąś włócznię czy coś i na pustynię na przykład miał tam być, czy jakieś pustkowie. Miał sobie sam poradzić kilka miesięcy. Co się stało z takim człowiekiem młodym? Jego rówieśnicy, co byli trochę młodsi od niego, no to już ich nie miał w tym momencie. Doświadczał samotności, może jakiegoś głodu i chłodu, bo jak sobie przez chwilę nie poradził sam, no to jak sobie sam w ogóle nie poradził, no to było po nim, ale jeżeli coś później upolował, no to może był głodny i samotny, niezadowolony, tylko że ten czas przejściowy nie trwał wiecznie. A ten młody,
chudy, wychudzony człowiek wracał później jako mężczyzna i plemię go witało jako swojego. Tylko dzisiejsze czasy są pod tym względem trochę inne, bo ten czas, który jest czasami potrzebny na przejście z jednego stanu do drugiego, ten stan takiej może nieaktywności czy niewielkiej aktywności, on jest uznawany za stratę czasu. A my jako ludzie, którzy żyli z kalendarzem i zegarek był naszym najlepszym przyjacielem, to czas takiej kontemplacji uznajemy też gdzieś podświadomie za stratę czasu. Że dlaczego my nic nie robimy, że my powinniśmy działać, powinniśmy głosić, powinniśmy po prostu wszystko robić, co trzeba. A może właśnie potrzeba docenić ten czas, który jest potrzebny na zmianę stanu. Z tego stanu starego, który porzuciliśmy, przez ten stan przejściowy, aż do nowego porządku. Każda faza w takim jakby przejściu ma swoje jakby prawa czy zasady i jeżeli się to zrobi nieprawidłowo, to później się to za nami będzie cały czas ciągło. Więc kiedy człowiek się psychologicznie uwolni już od tego starego status quo, to już jest bardzo dużo. To jest jakiś pierwszy krok. Później też następuje taka stopniowa zmiana zachowania. I to też jest bardzo odczuwalne. Ja kiedyś na przykład nie chodziłem na spacery w ogóle praktycznie, dlatego że byłem pionierem i spacerem była służba pionierska. Nie było czegoś takiego w moim życiu jak spacer. To byłaby strata czasu, gdybym ja spacerował. Że to jest bez sensu. Więc teraz już od lat moja żona wie, że czasami wieczór to jest czas na spacer. Bo się siedzi 8 godzin przy komputerze w pracy, a później trzeba trochę się rozruszać. I ten czas nie jest czasem straconym. On jest czasem po prostu, żeby głowa trochę od cyferek odpoczęła. Więc ta zmiana zachowania, ona ma na wielu różnych jakby polach ma miejsce. To nie jest tylko jakby ta jedna rzecz. Nasza stara tożsamość czy rola społeczna, ona też się zmienia. Bo mieliśmy pewne rzeczy kiedyś do wykonania, tym się zajmowaliśmy, a teraz już tego nie ma. Więc trzeba by czymś się zająć. Tylko czym? Czy od razu wskoczymy w kolejne jakieś ramy zadania, odhaczania? Czy zastanowimy się, czy to nasze życie było zrównoważone? Czy nie potrzebujemy naprawdę zastanowić się, jak żyć w sposób dobry i pełen równowagi takiej chrześcijańskiej? Zmienia się nasza tożsamość. Nasza stara identyfikacja się jakby rozmywa. Jedną też z części takiego etapu jest rozczarowanie. I to nie jest akurat zła cecha w tym momencie. Czymś, co jest złe i fałszywe, człowiek powinien być rozczarowany. I wkręcanie sobie jakby tego, że było dobrze, czy że to miało jakieś tam dobre strony, miało. Tylko że człowiek, jeżeli jest czymś rozczarowany, to szuka czegoś, co nie przyniesie mu takiego rozczarowania. Pismo mówi, że kto ufa Chrystusowi, to nie będzie rozczarowany. I to jest właśnie to, co chcemy zrobić. To jest pozbycie się tych złudzeń, to jest bardzo potrzebne. I to jest zdrowa, normalna rzecz, jaka wtedy występuje. Kolejną rzeczą, która też nie jest zła, jest dezorientacja początkowo. Tak jak rozczarowanie czymś, co jest złe, jest dobre, tak samo dezorientacja, kiedy byśmy się dowiedzieli, że mieliśmy fałszywą mapę, no i nagle olśniło nas, albo ktoś nam powiedział, że to nie jest prawdziwa mapa, bo zobacz, dlatego, dlatego i dlatego, no to nagle byśmy byli zdezorientowani, to gdzie ja właściwie jestem. Ale to jest punkt, w którym zaczyna szukać się naprawdę celu swojej drogi i kierunku, w jaki powinien człowiek podążać. Więc wtedy traci się motywację do podążania za starymi celami i to jest zrozumiałe. Ja już nie chciałem być pionierem,
że nie chciałem poświęcać czasu na spacery, na głoszenie ich fałszywej Ewangelii, tylko trzeba było zastanowić się, co dalej trzeba robić ze swoim życiem. Tak powiedział jeden poeta, że trzeba tak bardzo być straconym, czy zgubić się, żeby móc odnaleźć siebie. W pewnym sensie ma to uzasadnienie, że tak to właśnie wygląda. W Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale to inaczej, to 17 rozdział, werset 33. Tu widzę, że chyba zły. 17 rozdział. 33 werset. Są tutaj takie słowa. Ten, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je, a ktokolwiek je utraci, odzyska je. I tak to jest z naszym życiem. Wydaje nam się czasami, że wszystko jest stracone z powodu naszych decyzji, które zrobiliśmy dla Boga. Ale to jest tylko pozornie stracone. Bo tak naprawdę jest to droga do tego, żeby to życie odzyskać. Ewangelia Jana, 12 rozdział, werset 25. Tutaj też słowa takie bardzo mocne. Kto miłuje życie swoje, utraci je. A kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Bo człowiek dąży do tego, co jest dla niego najważniejsze. Jeżeli najważniejsze są jakieś rzeczy materialne, to będzie do tego dążył. Jeżeli najważniejsza jest pozycja, to też będzie do tego dążył. Ale z czasem i tak okaże się, jak bardzo jest to wszystko bezwartościowe. Nie chodzi o to, żeby znienawidzić swoje życie i uznać je za bezwartościowe i bezsensowne. Ale jeżeli w tym życiu nie ma Boga, to ono staje się coraz bardziej puste. Dlatego właśnie ludzie często nie rozumieją ludzi nawróconych. I tak, taka jest prawda, że człowiek, który jest nienawrócony, on nie może zrozumieć człowieka, który jest nawrócony. I nieraz gdzieś tam w komentarzach pod filmami były, że jak wy możecie jeszcze wierzyć w Biblię, że to jest po prostu dziwne dla tych ludzi. Dlaczego? Po co w to w zasadzie wierzyć? Jak to zmienia wasze życie? Czy co wam to w zasadzie daje? Tylko tak jak Eliasz był wspierany Duchem Bożym, że mógł wykonać swoją misję, i też człowiek, który nie doświadczył jakiegoś pogańskiego ludu, który miałby powiedzieć, jakie było życie Eliasza, czy jakim on był człowiekiem, też by dla niego to nie miało sensu. Bo to są, nie wszystkie rzeczy jesteśmy w stanie komuś wytłumaczyć. I tu nie chodzi nawet o jakieś ponadnaturalne sprawy, ale po prostu to, co się dzieje z sercem człowieka, który jest nawrócony, to jest jedna właśnie z rzeczy, które są ponadnaturalne, dlatego że to, co jest w ciele, nie może się podobać Bogu i o tym Biblia mówi bardzo jasno. Zobaczmy jeszcze na Ewangelię Marka 8:35. Tu są podobne słowa, ale jeszcze uzupełnione, bo kto by chciał swoją duszę zachować, utraci ją. A kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla Ewangelii, zachowa ją. I w tym świecie, czy w niektórych kulturach, czy w niektórych właśnie grupach, kiedy się z nich wychodzi, człowiek, który przyjmie Chrystusa i Ewangelię, traci życie tak naprawdę. Jest jakby umarły dla tych swoich dawnych braci, czy swojej rodziny.
Ale to jest sposób, żeby zachować swoją duszę dzisiaj, swoje życie. Więc dobrze wykorzystajmy ten czas, jeżeli jesteśmy w tym czasie, żeby, o którym właśnie myślimy, że jest to taki przejściowy czas, to pamiętajmy o tym, że jest to czas, żeby odpocząć, żeby pod względem duchowym się posilić. Wtedy będziemy mogli, nabierzemy takiego duchowego dystansu do pewnych rzeczy, bo to jest też w pewnym sensie oznaka dojrzałości, że człowiek jest w stanie spokojnie przemyśleć pewne rzeczy, podjąć co do nich decyzję, nie czuje, że jest naciskany, żeby, czy zmuszany, żeby coś uczynić, tylko to, co czyni, jest odtąd z własnej woli, bo jakie ma znaczenie coś, co my robimy nie z własnej woli? Nawet gdyby to były dobre rzeczy. Więc jeżeli ja nie mam siły, żeby coś robić z własnej woli, to powinienem zrobić krok w tył, w ciszę, uporządkować sprawy, żeby mieć siły i wtedy z własnej woli dalej czynić dobrze. I takie coś ma sens. A tego typu jakby zmuszanie się do rzeczy, które naszym zdaniem są dobre, czy nawet które według Pisma są dobre, musimy się przygotować do tego, żeby tak właśnie było w naszym wypadku. Kiedyś Jana Chrzciciela zapytano, są bardzo mądre słowa, ale zazwyczaj człowiek zastanawia się, co on ma dalej robić, co ma czynić. To jest Ewangelia Łukasza, 3 rozdział, od 10 wersetu. I pytały go tłumy, cóż więc mamy czynić? A on odpowiadając rzekł im, kto ma dwie suknie, niechaj da temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech uczyni podobnie. Przychodzili też celnicy, by dać się ochrzcić i mówili do niego, nauczycielu, co mamy czynić? A on zaś rzekł do nich, nie pobierajcie nic więcej ponad to, co dla was ustalono. Pytali go też żołnierze, mówiąc, a co my mamy czynić? I rzekł im, nie wolno wam być żołnierzami, tak? Nie. Powiedział im, na nikim nic nie wymuszajcie, ani nie oskarżajcie fałszywie dla zysku, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Zobaczmy, słowa Jana Chrzciciela, nie był to co prawda jeszcze chrzest chrześcijański, ale ten chrzest był oznakiem skruchy. A chrzest chrześcijański jest też oznaką skruchy plus jeszcze czymś więcej. Mimo wszystko to, co jest zawarto w tych słowach Jana, to też różni się często zasadniczo od tego, co nam wmawiano być może całe życie, że całe swoje życie trzeba przebudować, porzucać nie wiadomo co. A tutaj są ludzie jak celnicy czy jak żołnierze i Jan nie mówi im, że nie wolno czegoś takiego robić, tylko bądźcie uczciwi, traktujcie innych odpowiednio. Zresztą wiele takich rzeczy było, w których to nauczanie było bardzo dziwne. Na przykład jak widzieliśmy Jezusa z apostołami, od razu na pierwszy rzut oka byśmy powiedzieli, to jest Jezus na 100%. I byśmy się nie pomylili. A co mówi Księga Izajasza? Czy on był jakiś, czy jakoś się wyróżniał? Gdyby usiadł wśród nas, to byśmy nawet nie wiedzieli, że to jest on. Bo z wyglądu on był niepozorny, on był zwykłym człowiekiem tylko. Więc gdzie tu jest zrozumienie Pisma Świętego? Gdzie ono się podziało? Nie był miły dla oka, tak żeby powiedzieć jak jakiś Absalom, ło, ale piękny, pięknie zbudowany mężczyzna i tak dalej. Nie, on był zwyczajnym człowiekiem. Tylko miał w sobie głębię, która pociągała. Miał w sobie duchowość, miał w sobie tą Ewangelię Bożą. I to robiło wrażenie. Nie jakieś tam rzeczy, które pozornie by przyciągały. I oby z nami tak się stało. Może też niepozornie wyglądamy, ale dzięki mocy Bożej i podobieństwu do Chrystusa będzie widać, że coś jednak w tym jest, prawda? Teraz czas na pierwszą przerwę. Możemy porozmawiać około 15 minut, tak myślę.